Wielkiej Księdze Jarosław Międzywrocki, wielcysta. No witaj, bracie. Proszę, no witamy. Tam kilku, bracie. Ksiądz Agnieszkanie, bo to jest firma narkotykowa z Watykanu, Kadzidełko i ten. I woda święcona. No, woda święcona i swoje obrzędy, a tu jest firma i mamy swoje narkotyki duchowe. Nie mogą rozmawiać, bo my jesteśmy trzeźwego umysłu, a ksiądz jest zakłamany. No bo też to są, to pamiętam, 5 rozdział od 1. Tak, jakby księdzu zależało, to by stanął. Nie, ksiądz by wziął, powiedział, Chrystus, co w Jehowę, co do mety głosicie. Ale ksiądz głosi tego pana Jezusa na praktykę z Watykanu. Czyli ktoś są z Ameryki, a tamten z Watykanu. I to są, ten sam duch jest. Z mafii narkotykowych religijnych. Czy wiecie, co to się dzieje? Jak ktoś siedział w mafiach religijnych, wiecie, tych narkotykowych, to różne tam rodzaje są. No to dolarki, to każdy ma swoje tereny. No i ktoś ma swoje tereny, swoich ludzi, co ich finansuje, nie? I to kosztuje, to za darmo. Jakby nie finansować tej mafii, to tamci zwycięci górnicy by umarli, to długi za pedofili i tak dalej. Ale jeżeli oni wrzucą do tych 8 milionów pozytywnych dzieci, to świadków nie ma. To jest 8 milionów. I kasa jest. I tak działają wszystkie. Tak, każdy działa system. Każdy system. Czyli kiedyś jeden nakarmił Chrystus 5 tysięcy chlebem rybą, a teraz 5 tysięcy nakarmi jednego księdza. Ksiądz jest, no, Bogiem, świątyni Boga, w sukience. I to są ci faryzeusze współcześni dzisiaj, ci sami. I to jest ten sam Chrystus, co wtedy był 2000 lat temu. I macie faryzeuszy, fałszywych Chrystusów macie. Czyli ksiądz Jarosław Międzywrocki był egzorcysta. Osądza mnie leki tam, to tam, gdzie mam pójkę, bo ja jestem tym Synem Bożym. Ja. Ale Chrystus mówi, ja jestem drogą, prawdą, życiem. Ja jestem z matką stanem. Chrystus się wypał. Ale jak to mówi młody Boga, co mam zrobić, żeby uzyskać życie wieczne? Nauczyciel dobry. Czemu mówisz mi dobry, jeden z dobrych Bóg? Czy ja wam mówię, że jak jadę w pięt Chrystusowym, jak nie dorastam, ma to 10, 24, 25. Wystarczy, żeby był uczeń jak tego nauczyciela. Moim nauczycielem jest Chrystus, nie Jehowa, nie ksiądz, nie Watykan, nie Unia, nie gwiazdy. To co zrobili, cały świat się pozamykał, powiązał kłamstwa i fałszywych, bo nie ma autorytetów. Nie ma autorytetów dzisiaj, żeby naśladować. Tylko jest Mateusz, no ma. Marek, Łukasz i Jan, jest autorytet Chrystus. Tak. No jako baranek do naśladowania. Adam Karczyński, Tomasz Domażała, zwodziciele Syjona. No i rozumiesz? Czyli Chrystus jako baranek, ale Mateusz, Marek, Łukasz i Jan trzeba postudiować wnikliwie, poprosić o Ducha Prawdy, że Chrystus jest na 12 gniazd, ja jestem jeden 12 gniazd, anioł jest na dole. Anioł, bo 12 apostołów jako kamieni byli widoczni, chodzili apostołowie, byli prześladowani i rozproszeni i ginęli. Apostoł Jan był 10 lat na zebraniu na wyspie Patmos z Chrystusem połączony, Jana 14, 17, Duchem Prawdy. Nie opuszczajcie, bo nie zebram, czy skrzynki trzeba wrzucić tam, bo strażnica gościuje w papier, nie? No ja tam byłem 6 lat, to wiem, o co chodzi. Gdzie są pieniądze? Nie ma Boga. Mateusz 6, 24. I tu jest ten Watykan i kelich dwójnasób teraz dostaną, jadą na polityce i to są córy, świadkowie to są córy, Jehowa to jest córa tego Watykanu, wyszli z tego i mają po katolicku tego cielca, bo pochwalstwo. A my mamy obrazki od świadków Jehowy, Chrystus wybrał apostoła Pawła, przebrażenie świata, przebrażenie 1-4, jest wybranie, Mateusz 22-14, wielu powołanych, mało wybranych, ja jestem wybrany. Wyszukaj Zbyszek, jesteśmy wybrani, apostoł Paweł na końcu był wybrany i teraz Chrystus zawsze wybiera. Wielu powołanych, cały świat jest w mocy złego, też Jana 5,19. Ja powtarzam się, ale możecie tego live'a rozpowszechniać, sprawdzać, zatrzymywać. Dla wnikliwych, wiadomo, że wnikliwi owce się wybudzą, ja na 10 rozdział pójdą za Chrystusem, bo jak ktoś pójdzie za mną, to zwinie Jeremiasza 100%, Jeremiasza 17,5. Przeklęty człowiek, jak gdzie idzie za człowiekiem, układa nadzieję w człowieku. Także możemy współpracować, ale Chrystus jest nad każdym mężczyzną. Panie, możesz, to jest tyl na 17. Czy co? Ulica tyl na 17. Nie. Ale... Także Chrystus jest na obrazkach dla analfabetów jedynych, którzy nie mogą poznać, że on jest królem. Tutaj się godziną, jest tutaj.
nasi, jeden to nie matka boska, matek gadu to Chrystus i raj będzie na ziemi, jak sobie stworzymy w prawdzie miłości, naśladowanie baranka. Baranek czeka na żonę. Żona zgłosi. 2 Koryntian 11:2, objawienie 21:2, objawienie 21:9, Jana 3:29, Chrystus założył oblubienicę, świadków wiekowy nie założył. Założył nic, kto założył świadków wiekowy, to jest pytanie, to jest praca domowa dla was. I tutaj macie pracę, rozłożysz? No. Tu mamy pracę dla świadków wiekowy, anioł siódmy właśnie, reformator. Jana, objawienie Jana 10:7, objawienie Jana 11:15, to siódmy anioł, cytuję, tam o nim pisze, jest napisane co w obozie, które się już wypełniło. Objawienie 16:17 i objawienie 21:9, on mi błogosławił. Objawienie 21:12, jestem żywym aniołem, mam tytuł anioła, bo nie jestem nadzorcą, nie jestem starszym od świadków Jehowy. Jehowy, kto jest tam starszym, jestem. Objawienie 19:4, objawienie 4:10, bo jest 24 starszych, bo doba ma 2:12, czyli 24 godziny, czyli doba. Czyli Jana 11:9, dzień ma 12 godzin. Ewangelia Jana 11, rozdział 9, werset. Czyli dzień nie liczy 12 godzin. I teraz macie noc jeszcze. Północ była w 1998 roku. Mateusz 25 rozdział, 5-6 werset. Zasnęły te wszystkie panny, dziewice, których my teraz budzimy z uszulką, bo oni, Efezjan 5:14, są zakłamane. Czyli widzimy, ale my nie musimy słuchać, bo zaraz jest słuchana słowa nie Jehowy, czyli na 10, 17. Zadzwonimy do świadków Jehowy i jeden wczoraj mówi, że nie służy Jehowy. To co Paweł wczoraj mówił, nie służy Jehowy, jedna Jehowy.